witajcie. Dawno mnie tu nie było, dawno nie było żadnego wideo z mojej jaskini gamingowej rozkoszy. Niestety pojawią się pewne zmiany w mojej gamingowej jaskini. Mianowicie ten oto stół needs to go. Musi odejść, ponieważ nie jest to najlepszy stół. Pod spodem, o, mata do X-Winga. Mamy jedną, drugą i uwierzcie mi jeszcze trzecią warstwę drzewa, które jest powkręcane w siebie i jest strasznie ciężkie. Co powoduje, że na sześciu nóżkach z Ikei, które nie są najstabilniejszymi nóżkami, ponieważ za 10 zł nie spodziewajmy się cudów, jest to stół dosyć chybotliwy i za każdym razem, kiedy gramy, boję się, że po puknięciu w ten stół przewrócą mi się wszystkie figurki i nagrywając Battle Report będziemy musieli znowu je poustawiać. Co nie jest problemem, bo nie widzicie nigdy tego na żywo. No ale zajmuje nam trochę czasu. Więc co postanowiłem? Postanowiłem, że nagram kilka odcinków, w których będę przede wszystkim rozmontowywał ten stół. Tak po prostu dla fanów. Pokażę wam, jak wygląda rozmontowywanie stołu. Jeśli to kogoś interesuje. Ale co najważniejsze, pokażę wam, jak zbudować stół. Dla ludzi, którzy mają miejsce w swoich mieszkaniach, na swoich strychach, w piwnicach, pokojach po prostu. Pokażę wam, jak można w łatwy i prosty sposób zbudować stół do grania w bitewniaki. Będę budował stół 6 stóp na 4 stopy, na wysokości takiej. Dla każdego z was będzie to inna wysokość. Ja to nazwałem wysokością rozporkową, ponieważ po pierwsze, jest to wysokość uniseksowa. Kobiety też mają w swoich spodniach rozporki i wiedzą, na jakiej są wysokości. Po drugie, każdy ma tą wysokość na innej wysokości. U mnie jest to około 90 kilku centymetrów do metra. Jeżeli jesteście niżsi, będzie to niżej, tak? Jeżeli jesteście wyżsi, będzie to wyżej. Ja mam 1,96 m, więc tak metr od mojego czubka głowy potrzebuję mieć stół. Jest to dla mnie najbardziej komfortowa wysokość stołu, ponieważ jestem w stanie sięgnąć tu, aczkolwiek rzadko potrzebujemy przy wargamingowych rozgrywkach. Tutaj jest mi bardzo wygodnie, mogę się oprzeć, nie muszę się schylać. Sami rozumiecie. Więc ten stół musi być przede wszystkim duży, stabilny, ciężki będzie zarazem niestety, no bo niestety drzewo waży. Będzie o rozmiarach 6x4 i co jeszcze bardzo ważne, chcę zagospodarować przestrzeń pod spodem. Na chwilę obecną, musicie mi uwierzyć na słowo, leżą tam wszystkie maty, leżą tak na podłodze. Nie jest to idealne, ponieważ moje psy lubią wszystko obgryzać, więc muszę je przeganiać lub też wyganiać je z tego pokoju topniakiem. Muszę pilnować tych mat. Więc jeszcze raz, reasumując. Odpowiednia wysokość rozporkowa, 6x4, drewno i przestrzeń do składowania terenów, które u mnie są porozwalane wszędzie. W następnych odcinkach pokażę wam oczywiście, jak wygląda proces wymyślania tego stołu, więc gdzieś tam pewnie będę rysował, coś może zrobimy na kartce. Pokażę wam, jak wymyśliłem sobie ten stół, tak abyście mogli zobaczyć, do czego dążymy. Po drugie, będę pokazywał wam, ile kosztuje, co kupiłem, wszystkie materiały, które zakupiłem, ile kosztowały mnie, tak abyście mieli też pojęcie o ogólnych kosztach. Jeżeli oczywiście, mam tutaj trochę drzewa, które będę chciał wykorzystać, więc jeżeli wykorzystam coś, co już mam, mniej więcej przeliczę, ile to kosztowałoby, tak abyście znowu wiedzieli, ile wy, nie mając tych płyt, byście za nie zapłacili. Nie wiem, ile to mi zajmie odcinków, nie wiem, jak regularnie one będą wpadać na kanał, ponieważ nie zawsze mam czas, nie w każdy weekend mam czas, aby usiąść i wejść tutaj i coś zrobić, ale postaram się zrobić to jak najregularniej. Jeżeli chcecie to oglądać, jeżeli uważacie, że jest to coś ciekawego, coś, co chcielibyście zobaczyć, dajcie mi łapkę w górę, tylko i wyłącznie po to, abym wiedział, że mam dla kogo to robić po prostu, tak? No bo jest trochę tych subskrybentów, szczególnie na polskim kanale, nie jest ich zbyt dużo, ale jeżeli chcecie to oglądać, dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie, uważacie, że to jest durny pomysł, dajcie łapkę w dół. Po to są, nie? Nic mi to nie daje, poza tym, że mam od was zwrotną informację. Czy to, co robię, ma sens i jest fajne, czy... Robię sobie to po prostu, aby poćwiczyć montaż, poćwiczyć swój sposób mówienia i tak dalej, i tak dalej. To chyba na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, kiedy będziemy rozwalać tego bydlaka. Na razie.